Co pani widziałaby za Dudę? Trzaskowskiego? Jak pani za Platformę? Oczywiście. Jaki powód? Jakie ma plusy? Języki znane? No, to nie chodzi o to, że zna języki. Po prostu to jest naprawdę polityk, który potrafi się wypowiedzieć, potrafi przekazać pewne informacje, potrafi świetnie reprezentować na zewnątrz, a dzisiaj tego nie ma. Nam jest bardzo potrzeba. Jak pani myśli, poradzi sobie tu z tym PiS-em? Uda mu się wygrać? Ma duże szanse Platforma? Ja wierzę mocno. Wierzę mocno, że jakby nie było, że opozycja wreszcie się jakoś ogarnie. A Tusk jakie ma plusy? Tak, 2-3 by pani mogła wymienić? Tusk oczywiście, tak jak i Trzaskowski. Ja nie mam nic do zarzucenia Tuskowi. Dobrze, nas reprezentuje na świecie. Szczerze mówiąc, przecież oczywiście, że tak. Przecież dzięki Tuskowi mamy jeszcze tą pozycję, którą teraz jeszcze mamy. Bebecki powiedział, że inflacja spadnie. Wierzy pani w to? Nawet mi się nie chce, ani o Glapińskim, ani o... A TVP pani ogląda? Ja jestem przerażona. Nie, absolutnie. Jaki powód? Powód? Bo są same kłamstwa. Od czasu do czasu włączę, żeby się tylko utwierdzić. Nie da się tego słuchać. Że się nie mylę. Po prostu i wyłączam. A jaką stację pani poleca? TVN? Ja też znam bardzo dobrze i to, co oni mówią, to po prostu aż włosy z głowy wypadają. Dobra, bo za długo panią przyjmę. Dziękuję. Co musiałby rząd zrobić, żeby było lepiej coś? Jest coś takiego, czy... Nie no, ten rząd po prostu musi odejść. Musi odejść, bo on nie nadaje się. W ogóle to, zresztą to jest takie poniżanie ludzi, w takie wciskanie ciemnoty nam. Oni myślą, że my jesteśmy jakimiś głupcami, w ogóle niewykształconymi, niemyślącymi. Nie. Trzaskowski na prezydenta? Wszystko doskonale rozumimy. Oczywiście, przecież ja pamiętam tamte czasy też, jak poszło się, bo mieszkam nie dala 30 zł, wracało się z pełną siatką. A teraz zapisu? 30, to nie ma nic na dół. Czy pusta za 30 zł nic się nie kupi praktycznie? Już nic. Czy zauważyła pani wzrost cen w sklepach aktualnie? Tak, zauważyłam. Jakich produktów? Spożywczych tylko, czy... Nie, spożywczych to specjalnie nie. Takie rzeczy w takim razie? Więcej przemysłowych. Obuwie i odzież. A paliwo na przykład? Albo, no nie wiem. Słucham? Paliwo na przykład, czy inne rzeczy jeszcze? No, nie no paliwo chłopie. Też trochę zdrożało. Jak pani myśli, kto ma na to wpływ? Jak to kto ma na to wpływ? Chyba nie jeden człowiek, prawda? Ale rząd czy... Nie chcę krytykować rządu, bo rząd nie podnosi cen. Jak jest cena wyższa na paliwo, to wiadomo, że inne rzeczy też podrożeją, bo to jest transport. Jak pani ocenia pracę służby zdrowia aktualnie? Łatwo się jest dostać, czy ciężko? Te porady, jak pani ocenia? Myślę, że bez zmian. Czyli nie za bardzo? Jak się pani żyje teraz za PiS-u? Lepiej za Platformy, czy gorzej? Jest pani zadowolona z rządu? Proszę pana, nie podobają mi się rządy PiS-u. Co się pani nie podoba? Nie podobają mi się te wszelkie podatki.